Kieto Wtorek, odcinek 40. Cześć, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Już od jakiegoś czasu pojawiają się pytania o to, czy keto jest eko i myślę, że to są bardzo dobre pytania, więc właśnie z tematem połączenia pomiędzy dietą ketogeniczną a ekologią i czy to w ogóle jest możliwe, a może się wyklucza, o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Moi drodzy, temat ekologii jest bardzo ważny i ja z tym w zupełności pod tym się podpisuję, również prowadząc warsztaty, szczególnie dla dzieciaków w ramach naszej firmy Salwa Sport. Mówimy już nie tylko o zdrowym żywieniu, ale również o ekologii i o tym, co my możemy zrobić, co dziecko nawet może zrobić na co dzień, żeby o to nasze środowisko zadbać. Więc tutaj mamy pełną zgodność. Natomiast co jakiś czas pojawiają się takie ekoakcje, bo coś się dzieje, bo na przykład płoną lasy w Australii, giną misie koala i jest to straszny widok. Natomiast wkurza mnie, jak w komentarzach albo właśnie w informacjach, które różne osoby udostępniają w internecie, na przykład na Instagramie, jest potem napisane, że ja w takim razie zmieniłam swoje życie i już jestem eko, żeby nie zabijać kangurów w Australii i nie jem mięsa. Otóż to nie ma związku. I o tym właśnie chciałabym Wam powiedzieć i przedstawić Wam trochę dowodów naukowych, bo my lubimy dowody naukowe. Ja wiem, że w dużej mierze to, że keto nie jest eko, rozbija się o to, że je się dużo więcej mięsa na keto, więc po pierwsze, według mnie w ketozie wcale nie trzeba jeść więcej mięsa i ja, nie będąc w ketozie i jeszcze w ogóle się nią nie zajmując jakieś 4 lata temu, wcale nie jadłam mniej mięsa niż jem teraz, bo teraz też nie jem go jakoś bardzo dużo. I bardzo wiele osób, które nie są w ketozie, nie odżywiają się zdrowo, może jeść tego mięsa znacznie więcej, bo tłuszczu wcale nie musimy pozyskiwać tylko z mięsa, ale też ze źródeł roślinnych, z jaj, z nabiału, więc to nie jest tak, że po prostu na keto to tylko wpieprzamy steki. No nie. Jeżeli jesteśmy i przyklejamy już komuś albo sobie łatkę, że ja jestem keto, to tak naprawdę dbanie o ekologię może polegać na tym, że chodzisz więcej pieszo, że zakręcasz wodę jak myjesz zęby, że nie używasz, tak jak przeciętny Polak, 490 torebek plastikowych, foliowych na zakupach rocznie, 490, tylko nasz sąsiad Duńczyk zużywa ich 4, więc po prostu nosisz ze sobą taką ekotorbę i jest mnóstwo sposobów na to, żeby bardziej zadbać o środowisko i zmniejszyć ten nasz ślad węglowy. I dieta, owszem, jest ważna, natomiast nie polega na tym, że mamy przestać jeść mięso. Taka jest moja opinia. Możemy, i teraz, dobra, przejdźmy już do tego mięsa, bo mnie to męczy i chcę Wam po prostu powiedzieć, co wyczytałam w mądrych źródłach i osób dużo mądrzejszych ode mnie. Rzadko gadam z kartki, ale dzisiaj trochę się nią posłużę, bo nie będę się uczyć tego na pamięć, a to są dane. W ogóle przede wszystkim mówi się, że zwierzęta zużywają bardzo dużo, zjadają tego, co mogliby zjadać ludzie i dlatego to jest nieekologiczne, bo produkujemy żywność dla ludzi i dodatkowo jeszcze dla tych zwierząt. Otóż jest bardzo fajna strona, w ogóle polecam Wam tą stronę sacredcow.info, czyli po polsku to święta krowa info. No oczywiście strona jest w języku angielskim, ale oni mają tam świetne infografiki. I tam jest pokazane, że tak naprawdę to 86% tego, co zjadają zwierzęta, nie nadaje się do zjedzenia przez ludzi. Bo na przykład śruta sojowa, przecież w Polsce rzepak i firmy, nie powiem jakie, które produkują ten olej rzepakowy, to jest w ogóle tłuszcz numer jeden niestety u nas, no to ten rzepak nie jest jadalny. To jest tak zwana śruta sojowa, którą jedzą właśnie w większości, niestety, ale jedzą zwierzęta. Więc to jest coś, czego i tak ludzie by nie zjedli. A jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, ponieważ ten gaz cieplarniany, który byłby produkowany przez tą śrutę sojową niezużytą i inne rzeczy, on jest zjadany przez zwierzęta.
Jeśli chodzi o ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, to oni obliczyli, że na każde 0,6 kg jadalnego dla ludzi białka zwierzęta produkują, przeżuwacze głównie, kilogram białka. Czyli jeżeli jesteśmy wege, potrzebujemy białko, nie jesteśmy wege, też potrzebujemy białko. Jeżeli to są źródła niezwierzęce, to zjemy 0,6, tak? A jeżeli mamy tego zwierzaka, przeżuwacza, to on jeszcze więcej nam tego białka dostarczy, bo aż 1 kg. Więc znowu mamy więcej jedzenia dzięki temu, że mamy mięso. Kolejny argument jest taki, że zwierzęta, hodowla zwierząt zużywa świeżą wodę. Otóż po pierwsze około 94% wody pochodzi z deszczu i to jest ta woda odzyskiwana, nie musimy jej produkować. A jeżeli mamy zwierzęta karmione trawą, czyli takie ekologiczne, bio, dobrze chowane, na przykład bydło, to aż 97% tej wody, którą potrzebujemy dla tych zwierząt, pochodzi właśnie, jest to deszczówka. Więc myślę, że jest to bardzo istotny argument i doszłam też do takich statystyk, że wołowina, tak naprawdę wyprodukowanie wołowiny zużywa mniej wody niż uprawa awokado czy, uwaga, produkcja cukru. Czy to znaczy, że mamy zacząć jeść tylko wołowinę i przestać jeść cukier? No tak. Ale czy to znaczy, że mam przestać jeść awokado? Nie. I tutaj jakby trochę pół żartem, pół serio pokazuję Wam, że to są pewne cały czas statystyki. Natomiast większość tych argumentów, że po prostu mięso nie jest eko, jest błędna. Aczkolwiek zgadzam się z tym, że to w jakiś sposób teraz uprawiane jest mięso, nie jest dobre. Czy można wykarmić ludzi, jeżeli będziemy bydło wypasać na łąkach? Ba, coraz więcej naukowców, coraz więcej rolników, którzy na przykład w Stanach zajmują się tym zawodowo i chcą dbać o nasze środowisko, twierdzi, że jest to wręcz konieczne, bo gleba jest teraz zubożona i żeby ją w ogóle odbudować. I w bardzo wielu miejscach, ponad 60, już nie wiem, czy 80% gleby na świecie nie jest i tak zdatna do uprawy i tam można tylko właśnie wypasać bydło, czy hodować zwierzęta, które możemy później zjeść, bo i tak to się nie nadaje do uprawy. A żeby tą glebę w ogóle użyźnić w niektórych miejscach, to właśnie potrzebne jest najpierw ją z powrotem zasiać trawą, a te zwierzęta mogą wyjść i tą trawę zjadać. I no jakby według mnie zdecydowanie jest to bardziej logiczne i jest więcej plusów niż minusów. Kolejna rzecz, czyli emisja właśnie tych gazów cieplarnianych. Słuchajcie, w dużej mierze te statystyki są przesadzone i o tym m.in. mówi Chris Kresser, że te statystyki, które na przykład zostały podane w The Game Changers, są w ogóle zaburzone, bo oni tam podali, że jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, to hodowla bydła to jest prawie około 20% chyba, a tak naprawdę według danych, nie wiem, czy to już jest ONZ-u, czy w Stanach, które właśnie są podawane, to jest 3,8. Więc te statystyki też często są po prostu mylnie, błędnie interpretowane. Natomiast co możemy zrobić, żeby tak czy inaczej tą emisję tych gazów cieplarnianych obniżyć? Największy wpływ na emisję ma przede wszystkim transport. Więc jeżeli my odżywiamy się lokalnie, to po prostu tego transportu nie potrzebujemy. Według mnie rewelacyjną inicjatywą jest na przykład, są na przykład kooperatywy rolników. Lokalny rolnik poszedł krok dalej. Jest to taka platforma internetowa, gdzie po prostu wchodzimy, rejestrujemy się, zamawiamy produkty, które są dostępne z okolicy, od właśnie lokalnych rolników. Więc po pierwsze mamy pewność, że to mięso, te jaja, ten nabiał jest naprawdę dobrej jakości. Wiem, bo sama mieszkając w Warszawie przez lata zamawiałam tam jedzenie i naprawdę no to w smak, to nawet smakowo czuć, że to jest zupełnie co innego, tak jakbym poszła do rolnika i od niego to wzięła. A po drugie właśnie te gazy cieplarniane zmniejszamy ich produkcję, ponieważ to jest wszystko w naszym rejonie. To, co kupujemy, wiemy, że nie przyleciało po prostu, nie wiem, z ciepłych krajów,
tylko rzeczywiście było wyprodukowane blisko, ponieważ to się wszystkim opłaca. Więc naprawdę bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie być eko, to na przykład wejdźcie na stronę lokalnyrolnik.pl, możecie na pierwsze zakupy użyć kodu ASIA10 i będziecie mieć jeszcze rabacik i sprawdźcie po prostu, co oni tam mają, bo naprawdę mają dobre rzeczy i można jeść mięso i można być eko. I jeszcze rzecz, o której ja bardzo często mówię, czyli biodostępność. O tym pewnie zrobię jeszcze następny film w ogóle, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Jeżeli mamy białko roślinne i to białko roślinne zostanie przez nas zjedzone, to ono jest słabo biodostępne. Ale jak to białko roślinne zostanie zjedzone przez krówkę i potem my zjemy białko z tej krówki, to to białko jest o wiele lepiej dostępne, biodostępne dla naszego organizmu i my po prostu więcej z tego skorzystamy. Jeżeli wszyscy byliby wege, to słuchajcie, potrzebowalibyśmy na człowieka jednego średnio dziennie 500 gram jedzenia więcej. Pół kilo jedzenia więcej na człowieka, żeby zbilansować wszystkie mikroskładniki, których potrzebujemy. Czy to jest eko, że każdy musiałby jeść o pół kilograma więcej, czyli musiałaby być wyprodukowane pół kilograma więcej żarcia na osobę? Według mnie niekoniecznie. Poza tym, słuchajcie, mówi się, że na przykład, no oczywiście warzywa jeść powinniśmy, ja w ogóle jestem przeciwniczką warzyw i uważam, że powinno nam stanowić bazę naszego żywienia. Ale weźmy sobie na tapetę szpinak. Mówi się, że on jest dobrym źródłem wapnia w diecie, ponieważ jedna filiżanka szpinaku ma prawie 250 gram wapnia. Tylko, co z tego? Skoro ten szpinak ma szczawiany i fityniany, którymi te listki szpinaku chronią się przed tym, żeby po prostu tego wapnia nie mieć za dużo. Tak samo jak nasz organizm, nasz krwiobieg też potrafi nas uchronić przed tym, żeby nam się po prostu żyły nie zatkały od wapnia. Więc przyswajalność wapnia ze szpinaku to jest około 5%. I to właśnie o tą przyswajalność chodzi, że my nie jesteśmy w stanie sobie dostarczyć wszystkiego w dobrych proporcjach tylko dietą roślinną. Natomiast te źródła zwierzęce są przez nasz układ trawienny o wiele lepiej trawione, wchłaniane itd., itd. Według mnie każda produkcja może być ekologiczna, jeżeli zadbamy właśnie o to, jak to robimy. I jeżeli na przykład postaramy się lokalnie kupować i dbać o jakość tej żywności i to, czy kurka, uwierzcie mi, po prostu biegała sobie po podwórku i skubała ziarenka i w ten sposób się odżywiała naturalnie, czy ona po prostu siedziała, była chowana z uciętym, nie wiem tam czym, co tam po prostu straszą, że tak to jest i tylko te jajka czyściutkie wypadały i tam jest napisane na nich zawsze numer 3, to ja naprawdę wolę takie jajko, które jest od szczęśliwej kurki. No nie tylko kurka jest dzięki temu szczęśliwa, tylko myślę, że nasza planeta jest szczęśliwa. A że ja już teraz zaczynam po prostu tutaj, tak Wam właśnie mówić w ten sposób, to myślę, że czas na tym zakończyć. Więc według mnie tak, keto może być eco-friendly, cokolwiek to znaczy, bo Ty możesz po prostu postarać się i tak samo jak ja, możemy postarać się bardziej dbać o naszą planetę w naszym codziennym życiu i dokonując bardziej świadomych wyborów, również żywieniowych. No, także ja Wam polecam zajrzeć na lokalnego rolnika albo poszukać w swojej okolicy takich miejsc, gdzie możemy się właśnie lokalnie zaopatrzyć w dobrej jakości produkty. To wcale nie musi być dużo droższe, tym bardziej, że pamiętaj, że jesz wtedy mniej, bo po prostu masz więcej żarcia w żarciu. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!